Ten chiński kaiser nie ma pojęcia, co go czeka. Nareszcie wojna na dwa fronty, nareszcie prawdziwy totalen krieg. Aby ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z wami Króliczka. To jest Hearts of Iron 4 i nasza seria kaiserajsiowa z syndykalistycznymi National Revolutionary Government chińskim. Rozpoczynamy totalen krieg i wojna na dwa fronty. Jak pamiętacie, ostatnio dostaliśmy Yuan i mieliśmy się przygotować do wojny z Qingiem, a nie zostać zdradziecko przed nim zaatakowanym. Ale dobrze, agresja, agresja. Lubię agresję, lubię jak nie jest łatwo, lubię jak się opierają, dzięki czemu możemy trochę pośmieszkować. Plus jest taki, że on też oczywiście cały czas walczy z tą kliką z Shanxi. Chyba tak średnio mu idzie, bo ta klika jest beznadziejnie słaba. Ma 5 do 9 dywizji i on nie jest w stanie tego dopuszczać. On też całymi siłami nas nie puszuje, ale dobra, zacznijmy od tego. Że w końcu, bo nie wiem czy wy pamiętacie, my mamy coś takiego jak mamy taką rozdupioną troszeczkę armię. Ona jest troszeczkę popsuta, ona jest bardzo popsuta ta armia. Ta narodowo-rewolucyjna armia nie jest najlepszą armią składającą się z milicji. I mamy coś takiego jak reformy armii i to kosztuje 150 army experience. I my możemy to zrobić, bo dostajemy Division Defense plus 15, co w sumie może się w obecnej chwili przydać. Więc chodzi pierwsza reforma armii. I teraz tak, mamy 6 dywizji, które sobie wystawiliśmy. W ogóle weź, kurde, odpal mi jakiś sensowny soundtrack adekwatny do... Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! O, panie Qingi! I teraz możemy się tłuc! Teraz możemy się tłuc! Daj mi tu jakiegoś generała. Może być Xiu Xiang Xiang. Chodź pod tego marszałka. I generalnie te 6 dywizji... Te 6 dywizji będzie miało bojowe zadanie. Zatrzymanie ich w tym miejscu, żeby nie wleźli do stolicy i nie przecięli nasz kraj na pół. Widzę, że też komputer zgromadził najwięcej dywizji. No trochę szkoda, że nic nie mamy na plecach, ale trudno. I teraz tak, nie będziemy wycofywać tą dywizję. Nie będziemy wycofywać tą dywizję. Pozwolimy Qingom troszeczkę się rozlać. Trudno, nic na to więcej nie poradzę. Te 6 dywizji będzie musiała jak najbliżej zatrzymać. Natomiast cała armia stąd musi jak najszybciej i jak najwięcej puszczać przeciwnika, żeby to skończyć. Im szybciej to skończymy, tym lepiej. Bo jak ja tutaj zostawię tylko kilka dywizji, to ja tego nie spuszczuję w tych górach. Nie daj Boże, oni się jeszcze rozleją. A jak pozbędziemy się tego gówniaka, tego Yuanu na zachodzie, to przerzucimy wszystko na Qingi i powinno być spoko. Wiem, ryzykowne, ale oni raczej nie powinni mi zrobić jakiegoś blitzkriegu tą piechotą i milicją i spisować. Przypał będzie jak skapitulujemy, ale trudno. Potrzebuję więcej dywizji. Więcej dywizji! Totalen krit! Czy jesteście gotowi na wojnę totalną, na bardziej radykalną niż możecie to sobie wyobrazić? Jaaaaj, króliczku, oczywiście! Rozpoczynamy. I skipnęliśmy... Aha, skipnął się cel na wojnę z Qingiem. To chyba była tylko... Niewiele straciliśmy. To była chyba tylko decyzja, że tam się przygotowujemy. Będzie wojna tak jak do tej pory to robiliśmy. I trochę sobie ogarniałem drzewko. To dalej polityczne. Wiem, że tam jest wojna, ale pogadajmy o polityce. Tutaj jest drzewko. Ja nie do końca kminię, bo jeżeli pójdziemy w tą stronę, to mamy jakiegoś Zhang Dengtuya. Ale nie wiem, czy to jest droga tych totalistów. Bo tu mamy jakąś pseudodemokrację, tu mamy jakiś status quo, mi się wydaje. Tu w ogóle jest jakaś elekcja, hatfu na to. Ale tutaj jest coś takiego, że jak pójdziemy tędy, to możemy go wkurzyć, ale żeby on się wkurzył, musimy iść tędy. Bo tego, ten cel możemy zrobić tylko jak pojedziemy tędy. Także nie wiem do końca, jak to działa, ale zobaczymy sobie po drodze. Dobra, czy wy macie... Aha, tu jedną dywizję możesz przypuszczać z tej strony. Daj w sumie tobie jedną milicję. Niech będzie atak z kolejnego kierunku. Ta prowincja się cofa i wy tu musicie cały czas atakować. Druga północna ekspedycja. To oni nas zaatakowali, bandyty Judasze. Przeklęte bebiki jedne. My się tylko bronimy. Dobra, nasze dywizje powoli docierają, te rezerwowe na linię frontu. Wiecie co? Nie. O mój Boże, co ja zrobiłem. To nie jest moment na szkolenie 20 piechoty, to jest moment na szkolenie gównianych 8 milicji, tak. Więcej milicji, narodowo-rewolucyjna armia, ja! I od razu fokus na to, nie na uzupełnienie, na naszą narodowo-rewolucyjną armię. Dobrze, dobrze, puszujcie ich, trzeba czymś, dobra, tu będzie kolejna prowincja spuszowana. Co? Skończyła wam się organizacja? Dalej ja puszować. Overruny jakieś poszły. Czekaj, nie, to nie były moje overruny, to nie mieli overruny. Cały czas muszą być atakowani. Jeżeli będą cały czas atakowani, to nie będą odzyskiwać organizacji. Proste. A było się was posłuchać i zacząć robić samoloty, byłoby dużo prościej. Kurde, bo mi się wlewają do kraju. Szybciej, panowie, szybciej te karabiny krawcić. Szybciej. O, od razu. Oni bez karabinów ta milicja leci. Ona z uśmiechem. Ona potrzebuje mało karabinów. Szajcie, mało karabinów ta milicja potrzebuje, bo to jest prawdziwa chińska milicja. Te żarci. Czemu przestaliście walczyć?
Czemu przestaliście? Czemu wy się wycofujecie? No właśnie, dobrze zrobiliśmy. Dobrze, że zrobiliśmy, że się nie cofnęliśmy. I cały czas ich tutaj kąsamy. Bo te kilka dywizji by tego nie utrzymało w tych górach. W sensie nie spuszowałoby. Dobra, ale teraz powinniście chyba dać radę. Bo to spuszujecie i będą tylko w tym Kumingu walczyć. Okej? Okay. A ty, ziomek, masz naprawdę ciężkie zadanie. Musisz odpierać jak najdłużej przeciwnika. Co tu może coś? Skirmisher. Damage, air superiority, entrenchment speed. W sumie możemy tobie to odpalić. Będziesz taką partyzantkę prowadził, dostaniesz armię złożoną z milicji. Pa, cyk, pa, ziomek, cyk. Nie wiem, dwa dni temu zacząłem tutaj, kliknąłem, żeby te dywizje się wystawiały. Już pierwsze dwie dywizje milicji są gotowe. Go, na front, pa, towarzysze, na front. Za rewolucję chińską. Ja. Pewnie przez tych... W sumie... No tak. Przecież ten cesarz, ten psiu, 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 hatfu na niego, jest sfinansowany przez niemieckie pieniądze. Tu Kaiser, to wszystko wina Kaisera, wszystko wina Kaisera. Dobra, ale my nie tylko się bronimy, ale też kontratakujemy, przebijać się, jak jest okazja. Wróć tą dywizję. Stolicę mamy w Naningu, bo też przydałoby się bronić, ale na razie nie ma szans. Okej. Dobra, ta prowincja powinna paść. Ja mogę odpalić nawet buścik do ataku, nie odpalę. Mamy za mało command powera. Mamy dużo, minus 75% do zbierania command powera. No teraz by się bardzo przydało. Ale nie możemy tego zrobić. Rzuć tutaj. Ten gdzie się cofnął. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz teraz, kiedy prowadzimy wojnę o przetrwanie naszej rewolucji w chińskiej? No ci są otoczeni, te dywizje zginą prędzej czy później. Fajnie by było, jakby prędzej zginęły, ale... cały czas, tak, wiem, że straty ponosicie w tych górach, cały czas macie puszować. Tam 100 tysięcy ludzi zginęło, trudno, happens, rewolucja wymaga ofiar. Widzieliście kiedyś bezkrwawą rewolucję? Nie, więcej milicji, o, kolejne 6 milicji, naprzód. Bronić, rozciągnąć, trzeba obronić stolicę. Milicja będzie bronić chińskiej rewolucji. Dokładnie tak, tak jak powinno być. Prawdziwa lorowa seria. Więcej dywizji. Cały czas ich atakować. Nie mogą organizacji odzyskać. O, tutaj już powoli pękają. Nacjonaliści wygrali w południowej Afryce. Hatfu na nich, bandyty. Bez organizacji, bez zaopatrzenia, ale w górach za rzeką się bronią bandyty judaszowe. Jezus, możesz awansować. No fajnie, że awansujesz, ale nic nie dostałeś, także trudno. Bywa. Zatrzymujecie ich? Dajcie radę? No jakoś ich zatrzymujecie. Co? Nie jest dobry pomysł. Smys bardzo... Szanuję bardzo. Wysłałbym nawet ochotników. Panie Kaiser, have fun. Ci pa, Belgowie weszli do ententy, ci poszli w syndykalizmy. I co ten Kaiser sam reprezentuje? Naprawdę wielbicie tego piekarza spalonych Kaiserek, który nie potrafi własnej Europy utrzymać. Co to się dzieje? Ale poważnie, przez to, że Włochy weszły do wojny, Austria może to przegrać, bo tak to ona by trzymała ich tutaj na tej Szwajcarii, ale to, co tu się dzieje, to jest jakiś dramat. Cholera popsują. Kurde, Galicja powinna mieć takie soczyste drzewko na zrobienie Polski, jeżeli Polska będzie właśnie taka, jaka jest. O, albo jak na przykład Polska pójdzie w Niemca, to jest takie gdybanie, że jakby na przykład Polska idzie w niemieckiego króla, to w Galicji odpalają się, kurwa, jakieś turbobusty do jednoczenia Polski i wyciągnięcia Polski z Reichspaktu i przemówienia tym w Warszawie, że to był zły pomysł. Zobaczymy, jak długo ta rewolucja przetrwa. Nasza rewolucja też walczy o przetrwanie. Naprzód! Cały czas ich puszować. Wschodnie dołączyły do Ententy, okej, okay, to jest Indonezja. Dobrze wiedzieć. Indonezja też będzie rewolucyjna, spokojnie. A nie, bo tam się insulina wyzwala, nie? Jest to... Independence from Beijing, tak, niepodległość od Pekinu. Aha, Republikę Chińską musimy zrobić. To możemy zrobić, bo to skraca czas tego, czas tych wszystkich badań. Czy możemy sobie gospodarkę wojenną... nie możemy totalnie. Kurwa, no nie mogę. No nie mogę sobie totalnie oblizać. Dobra, war economy, ja totalnie, klik, ja. Uwielbiam. Dobrze, pękają, dobrze. Tutaj stolica też powoli pada. Nie odpuszczać teraz, nie odpuszczać. Republikanie wybrali greckie referendum. Nie wiem, Grecją nigdy nie grałem, jak nie wiem, jak to wygląda. Dobrze, puszuj go, dobrze. Dwie prowincje, o tak. Zaraz nasza narodowo-rewolucyjna armia przyjdzie i wytłumaczy im, że się pomylili. Kontruderzenie, atakować. Najlepszą obroną jest atak, także na pełnej, panowie. Też rozciągnij. Dobrze, bardzo dobrze. Aha, zwycięstwo! Mówiłem, że się uda. Dobra, cała Yuan klika trafia do nas. End turn, done skończone, jak to mawiają. Dobrze, bardzo dobrze.
dobrze. Oj, teraz się zemścimy. Dobra, daj te 24 dywizje. 24 dywizje dasz na ten front. Zmień może sobie kolorek, żebyś się nie mylił. A, taki pomarańczowy. Taki trampowy. I dasz te 12 czerwone. Będziecie mieli trochę długi front. Co to jest? Niemieckie kolonie, o mój Boże. My graniczymy z niemieckimi koloniami. Jak wyście tu przetrwali? Jak ta republika tutaj, to Indochiny wygrywają. Te kolonie powinni do nas trafiać. U bandyty. Dobra, na front. Mogę więcej milicji wystawić? O tak, mor milicja. Cyki już ma pełną armię z milicji złożoną. To będzie piękna armia. To będzie piękna armia, z której będę dumny. Zapamiętam ją do końca życia. Ty pod stolicę mi idą. Dywizje się przemieszczają? Przemieszczają się. Dobrze, dobrze, dobrze. Papryczek trochę potracimy. Bo zabierają, w sumie widzę, że surowców już tyle nie potrzebuję. A nie, potrzebuję. Bo mi zabierają trochę te prowincje, które od początku inwestowaliśmy. Najgorzej, jak mi to zabiorą, bo tu chyba fabryki nawet budujemy cały czas. Dobra, ale dywizje już idą na front. Idą na front. Docierają ze zwycięskiego Yuanu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak wy wyglądacie? 33-53. 59. Będą bardzo wyrównane siły, zwłaszcza... Znaczy, plus jest taki, że my już skończyliśmy wojnę, a on cały czas walczy na drugim froncie, więc jest spoko. W sumie przez chwilę walczyliśmy obaj na dwa fronty. Tak. W sumie szanuję, że ten nożyk w plecy. A, milicja na pełnej. Nikt się nie spodziewał atakującej, szarżującej milicji w głąb terytorium przeciwnika. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Wytrzymać. Hefe padło. Ale patrzcie, jak nam się w korona bił. O, spisowano. Okej, ta Wenecja trochę ratuje. Ta Wenecja trochę ratuje Austrię. Bo teraz front i tak czy siak idzie przez Alpy. Bo jakby ta Wenecja była jeszcze częścią Republiki Włoskiej, to tutaj to jest dużo prościej się przebijać. Bo teraz tu mają front, tu mają front i tu mają front. W najgorszym wypadku mogą się cofnąć na te trzy prowincje, Innsbruck i tu w góry. Bo sama Austria, dobra, już nas spaliła trochę dywizji, ale no... tak, no. Ty, ale serio Kaiser się tu nie wkurza o to wszystko? Poszli w te rewolucje i tak dalej? Nic, kompletnie, panie Kaiser? Kompletnie nic, okej. Cyk, oni czołgi mają! O Jezus, milicja atakuje szarżująca na czołgi. Piękny widok dla mojego syndykalistycznego serduszka. Naprzód, towarzysze, zapamiętam was do końca życia. Atakujcie te czołgi. Dacie rady, zaufajcie mi. O Jezus, jak oni śmiesznie giną, ci Chińczycy. Okej. Ale rewolucja wymaga ofiar. Rewolucja wymaga ofiar. Daj te dywizje, puszujcie. Gdzie wy tam biegacie? Puszuj tą. Potrzebujemy zwycięstwo dla propagandy. Dobrze, dobrze. Tu linię frontu. Przyczółek zabezpieczony. Szkoda, że ten półwysep się wybili, ale trudno. Happens. Czy możesz tędy przejść? Może go odetniesz? Dobra. Dywizje jeszcze docierają. Przegraliście z tymi czołgami. Trudno, lećcie dalej. Dacie radę. To szybciej, panowie. Czemu wy tak wolno się przemieszczacie? My badamy teraz jakieś samoloty, nie? Zanim zaczniemy je robić. Mogę więcej, więcej milicji. Więcej milicji. To wystaw je tu. 22 dywizje milicji. Boże, jakie to jest piękne. To jest piękne. Daj tu jedną milicję, wrzuć tu. Te 15, daj w sumie jeszcze 7. No 7 bardziej, 7 i 6. Okej, i to będzie nowa armia. Będzie nowa armia pod dowództwem Sun Lirina. Dokładnie tak. I ona będzie od tym miejscu działała, bo to jest... Wysunięte troszeczkę. Jeszcze milicję szkolimy? Dobra, zostaw już tą milicję. Starczy tych śmieszków. Starczy mi tych gównianych. O, kociołek! Jedną dywizję kociołek zrobił. Czołgi! Łap te czołgi, bo uciekają! Patrzcie, bez organizacji, znaczy przez rzekę i w wzgórzach, ale... No, milicja, jak to milicją spuszczujesz ten czołg, to będę pod wrażeniem, naprawdę. To co chłop robi? Jedyna prowincja, gdzie może... Patrzcie, dookoła wszędzie może wyjść z tego kotła, ale zaatakował akurat tu, gdzie stoi moja dywizja. Nie mogę z tego bot. Nie wiem, co tu się dzieje. Halo, mieliście przepuszować tą jedną prowincję. Co wy odwalacie? Mieliście jedno zadanie. Przepuszować ich. Okej, tu też jakieś kontruderzenia poproszę. Daj te dwie milicje, rzućcie się tutaj. Dobra, linia frontu zapchana. Teraz tak, milicję rzucisz tu, bo jest pusto. Tą piechotką przejdziesz. Jaki wy macie template piechoty? 5-8, macie gówniane, bo to jest nasza 20, nie? O, 10. Co to za rewolucja? Co tu się dzieje? Syndykaliści, siema, co tam? Socjaliści. O kurde, ty przebili się. Nie wiem, czy Austriacy ogarnęli, że oni mają też włoski front od południa, okej?
Okay. Jak tam Ameryczka? Ameryczka, Ameryczka. Kanada zajmowała kawałek Ameryki. Co ona zajmowała? Dakotę południową. Północną Dakotę. Montanę zajmowali bandyty judaszowe. Edwardzik puszuje. Okej. Okay. Nie przepuszujesz, okej. Okay. Wyślemy ci czołg do... Ej, w sumie ja tu mogę kocioł zrobić. Dzięki tej klice z Shanxi mogę kocioł tam zrobić. Tylko muszę utrzymać to i tu więcej dywizji wrzucić. Będzie kocioł. Mhm. Znaczy oni tu pewnie coś mają, ale no wiecie, będzie się pupcia paliła. Ale dobrze wiedzieć, że oni mają czołgi. Dobrze wiedzieć, bardzo dobrze wiedzieć. Wrzuć te dywizje. Odbicie Hefej. Hefej to już były nasze ziemie. Nie rozumiem co to za... Nie, leć na Pekin, co złego może się stać. Weź mu pomóż, by tu drugą dywizję wrzucił. Okej, okay. Pomóż mu z tej strony, pomóż mu z tej strony. Okej, okay, good, good, good. Wy to puszujecie, puszujcie dalej. Te dwie milicje wrzuć tu, ta piechota niech rzuca się na tych. Wy też możecie tu wchodzić. Możecie tych szpuszować. Okej, okay. Tu widzę, że jest ładne miejsce do ataczku. Pomóżcie mu. Okej, okay. Put. My z tej strony możecie pomóc. A wy wbijajcie się tutaj, o cyk. Siema ziomek, pomogę ci z tymi czołgami. Patrz, współpraca, współpracujemy. To nic, że potem trzeba będzie ciebie też wyjaśnić. Ale trudno, teraz współpracujemy. Weź go zatrzymaj, bo gdzieś ucieka. Szkoda, że tu... O, no, zdążyła dywizja, zarąbiście. Urugwaj wygrał w te, no i zarąbiście. Weź tam, wyjaśnij go. Okej, okay. Daj tą dywizję. Ta dywizja, nawet nie wiecie, ile ona... Dzięki tej dywizji mamy tutaj ten kociołek. No tak, oni są odcięci. Kto tutaj dowodzi? Bardzo dobry ruch, panie Yang Xing Xing. Fajnie, że się dogadaliśmy, bo to jest bandyta. Zbrodniarz chiński. Trzeba mu wytłumaczyć, że on nie będzie rządzić. O, Wuchangi. Z chęcią przyjmę. Daj tą milicję tu. Tą milicję rzuć tędy. O, cyk. Można? Można. W sumie czemu nie? W sumie... Nie mogę. Paradoks, proszę. Zakazane miasto jest nasze. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Boże, co ja zrobiłem? Przecież ja mogłem ich wszystkich od zaopatrzenia. Boże, jakim ja jestem debilem, za przeproszenie. Po co ja szedłem na ten Pekin? Wystarczył... Trzeba było zrobić tak. Zostawić ten Pekin i oni... O, bo tu nie mają portu żadnego. No debil, no po prostu debil zając. Ameba totalna. Mistrz choja kurwa. A, dobra, przynajmniej... Dobra, powalczymy fair. No bo to serio, bo oni by wszyscy zaczęli wtedy zadychać zaopatrzeniem po jakimś czasie. Dostawaliby minusy coraz większe. Nie od razu, bo kontrolują duży teren, ale z czasem by coraz większe minusy zaczęli dostawać. Tak, tak, właśnie. Mi pamiętacie tą serię Mongolią? Właśnie to wtedy chciałem zrobić. Było dokładnie. Byliśmy tą Mongolią i mieliśmy Pekin odciąć i wtedy byśmy tymi niższymi siłami pokonali całe Chiny. A tak to widzicie. Wy wrzucili jakiś update i popsuli nasze marzenia mongolskie. Ach, dobrze. Weź mu Awy, ty już mu pomagasz, to pomóż mu z tej strony. To tylko dwie dywizje, nie, trzy co najmniej, bo tu jeszcze puszyłem. Okej, okay, okej, okay, spoko. Spoko. Znaczy nie, ja szanuję tego Puyuija, że tam agresywnie wjechał i próbował. Liczą się chęci. O, siema. Zobacz, ej, może pozwolę mi odbić ten pek? A nie, bo wy już ich skuszowaliście. Nie dajecie rady z tym. Insulina. O, mówiłem, że insulina się wyzwoli. Bardzo dobry ruch. Bardzo dobry ruch. Insulina. Podziwiam. Policja trochę taka gówniana ta nasza jest. Nie żebym narzekał na narodowo-rewolucyjną armię, ale trochę gówniana ta milicja. Fabryczki. Więcej fabryczek. Okej. Okay. To też rozbuduj do końca. Okej. Okay. Good. Tu jak ładnie się wbiliśmy. Bardzo dobrze. Puszujesz. Przebijaj się tędy. Okej. Okay. Nice. Odetniemy tą całe to coś odetniemy. Tą milicją. Widzicie, spam milicji nas uratował. Betty też będzie nasze. Lewajcie się, panowie. Tak. Tu głębiej. Ty w sobie możesz polecieć tędy i pozdobywać to wszystko tu. Też są jakieś punkciki zwycięstwa. Będziemy razem z kliką z Shanxi pisowali. Jak to wygląda? Co? Jak oni mają 50% warscora? Przecież ja tu wszyscy... O, niedobrze. Potrzebujemy więcej warscora. Potrzebujemy więcej warscora. Panowie, rzucajcie się na nich. Rzucajcie się na nich.
Żeby więcej morskora. Nie tędy, no co za debil. Tu przebijasz się, tu się przebijasz, tu walczysz, tu... Nie, tędy przechodzisz. Przeatakuj tego, dobrze, bardzo dobrze. Wszyscy walczyć, potrzebuje warscora, bo trzeba mieć straty poległych, żeby w konferencji pokojowej nabić tego. Webiko dobrze powiedział, że potrzebuje jakieś tam tysięcy poległych, żeby móc usiąść do rozmów pokojowych. Bardzo mądrze i widzę, że Paradox bierze z niego przykład. To bardzo. Gdzie tym czołgiem jeździsz? Cyk, milicja na czołgi, uwielbiam to. Aż mi się przypomina serii. O, ty kociołek mi zrobił bandyta. Pamiętacie pierwszą serię, co graliśmy multik na Kaizer, na tym, na syndykalist, znaczy na wojnie domowej, ja grałem na CS, ale ten pierwszy multik, bo w sumie były dwa. Ta nasza milicja, co na te czołgi niemieckie biegała. To był piękny widok, to był naprawdę piękny widok. O, kociołek jest, no i pięknie, i o takie Chiny walczyłem, o takie Chiny. Gdzie mi tu uciekasz z tego kotła? Siedzieć. Aha, tylko że tu linia frontu się usunęła. Brawo, Paradox. To będzie ręcznie dywizjami biegać, ale póki co dałem radę chyba. Boże, oni cały czas się tu bronią, tego Daxana. Towarzysze, trzeba ich wyciągnąć stąd, chodźcie. Okej. Okay. To wszystko ładnie spuszujesz, oni cały czas się tu męczą. Możesz tędy przejść. Okej. Okay. Możesz ich przytrzymać. Daj tą milicję, przytrzymaj go. Drugą milicją wbij się tu. Przejdź tędy, zrobisz kolejny kociołek. Establish civil service, okej. Influence growing popular support, stability war support, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Reformy polityczne podczas wojny, totalnej wojny w Chinach, to jest najlepszy moment. Bardzo dobry moment. Tak więc nikt nie zauważy. Że wrzucimy totalistów. Nie wiem, bo tu się chyba da wrzucić totalistów. Ktoś mi pisał w komentarzach, że da się wrzucić totalistów. I spróbujemy zrobić totalistów. Bo na razie mamy takich niby radykalnych syndykalistów. Ale oni są, nie z was nie zmyli. Znaczy socjaliści, boże, nie są syndykaliści de facto. Najbardziej umiarkowani. Jakbyście chcieli wiedzieć, okej, cyk. A linia frontu sama się pojawi. Znikają, pojawiają się linie frontu. Magia hoja. Magia hoja. Ty tego nie zrozumiesz. Dobra, tu cyk, 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 pushingi, pushingi, pushingi. Ta, tu cyk wchodzisz, ty wchodzisz tędy. Tu się kociołek zrobił, pomóż mu z tym. Tego pana trzeba wyciągnąć, bo widzę, że zaczęli go kąsać. Ty chodź tędy, ty się przebijaj przez to. A ty chodzisz tu z tyłu, zabierasz puste prowincje. Okej. Okay. Łap go, bo ucieka. To zlikwidowa... Weź mu tu pomóż. Kuba dołączyła do Reichspaktu. Niesamowite. Ty jesteś z pomarańczowej armii. Gdzie pomarańczowa armia ma linię frontu? Z całą czerwoną. O kurwa, ty wyszli z kotła. Co tu się wydarzyło? Halo, kto do tego dopuścił? Kto tu ten kocioł pilnował? O, nie podoba mi się to. Ktoś dopuścił ich do wypuszczenia z kotła. Dobra, tu jest kocioł likwidowany. Okej, tu w sumie mieli mnie w kotle, a teraz sami są w kotle. Bardzo ładnie, uwielbiam takie kotły. Okej. Okay. Nie no, ta klika z Shanxi to taka mądra nawet. Taka bym powiedział, mądra, mądra. O, 69 worldscora. Chruszczu. Oj, panie Kaiser, ten twój Reichspakt to taki... Taki bym powiedział, taki... Na wymarcz, co tu się dzieje? Serio, ja nic nie zmieniałem w lobby, po prostu jak była gra, tak puściłem. Nic tam nie wybierałem, więc... Ale serio, on zostawił tą Holandię. Ciekawe, czy na Ukrainie będzie interwencja. Bo syndykali... Nie, ty, ale ty... Poro ma tych... Czekaj, jak cała ta się wbije... Znaczy, jak Kaiser ze wszystkim przyjdzie, to spoko, ale... Okej. Okay. Okej, szanuję. Szanuję, popieram. Znaczy nie, żebym popierał ukraińskie te syndykalizmy, ale w sumie jak są syndykalistyczni, to... Trochę mniejszy grzech. Dobra, rzucaj tę dywizję na puste prowincje. Pomóż mu z tej strony, ocyk. Weź go tu przy ataku. O, dobra. Tu biegasz? Biegasz, świetnie. O to chodziło. O to chodziło. Eksparmi sobie. Co wounded? Co wounded? Sam jesteś wounded. Nikt nie będzie wounded w chińskiej armii, jeżeli ja na to nie pozwolę. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Myślę, że styknie na dziś.
Jak widzicie... Boże, ten upośledzony napis. No ciężko kończyć w takim momencie, gdzie mamy tak upośledzony napis. Ale myślę, że dokończenie tej wojny... Tu mamy kocioł, tu mamy kocioł, tu mamy kocioł, a tu mamy de facto puste praktycznie prowincje i trzeba po prostu przed siebie puszować, żeby zmusić wroga do kapitulacji. Kolejny odcinek, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Serio, to co zrobił Ching nawet nie było głupie, tylko gdyby on właśnie to co ja zrobiłem, naspawił na początku milicją, tą gównianą piechotą i wtedy mnie zaatakował, mając, nie wiem, 30-40 więcej dywizji tych gównianych, i wtedy zaczął się we mnie wlewać, to miałoby sens. A jak on mnie zaatakował, ja nie wiem, czy to było z drzewka, z eventu, czy o co tam chodziło. Ale spoko, szanuję. Przynajmniej nie musieliśmy robić jednego celu narodowego. Szybciej poszło. Możemy coś skorować? Bo my tu mamy prowincję na korowanie. O, stop, skoruj to. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapek w górę, co czysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.